światło i radość. Jest Alfą, Omegą, początkiem, końcem dnia. Bóg w ludzkiej postaci, On jeden z nas poprowadzi Ciebie do nieba bram. Bóg w ludzkiej postaci, On jeden z nas poprowadzi. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Akty uwielbienia. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony Święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Inwokacje do Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bogu tylko cześć i chwała. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego, chwalmy Go i uwielbiajmy na wieki. Ciebie wzywamy, Ciebie chwalimy, Ciebie wielbimy, Trójco Święta. Tyś jest naszą nadzieją, naszym zbawieniem, naszą chwałą, błogosławiona Trójco. Wybaw mnie, ocal mnie, obdarz mnie życiem, błogosławiona Trójco.
Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który będzie. Tobie cześć i panowanie, błogosławiona Trójco. Tobie chwała i moc na wieki. Tobie cześć, chwała i dziękczynienie na wieki wieków, błogosławiona Trójco. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nade mną. Litania do Najświętszego Imienia Jezus. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Jezu, Odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami. Jezu, Jasności Światła Wiecznego, zmiłuj się nad nami. Jezu, Królu Chwały, zmiłuj się nad nami. Jezu, Słońce Sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. Jezu, Najmilszy, zmiłuj się nad nami. Jezu Przedziwny, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże Mocny, zmiłuj się nad nami. Jezu Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami. Jezu Wielkiej Rady Zwiastunie, zmiłuj się nad nami. Jezu Najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami. Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami. Jezu miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami. Jezu miłujący nas, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże pokoju, zmiłuj się nad nami. Jezu dawco życia, zmiłuj się nad nami. Jezu cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami. Jezu pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże nasz, zmiłuj się nad nami. Jezu ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami. Jezu Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami. Jezu skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami. Jezu dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami. Jezu światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami. Jezu mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami. Jezu dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami. Jezu drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami. Jezu wesele aniołów, zmiłuj się nad nami. Jezu królu patriarchów, zmiłuj się nad nami. Jezu mistrzu apostołów, zmiłuj się nad nami. Jezu nauczycielu ewangelistów, zmiłuj się nad nami. Jezu męstwo męczenników, zmiłuj się nad nami. Jezu światłości wyznawców, zmiłuj się nad nami. Jezu czystości dziewic, zmiłuj się nad nami. Jezu korono wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu. Od zła wszelkiego wybaw nas Jezu. Od grzechu każdego wybaw nas Jezu. Od gniewu Twego wybaw nas Jezu. Od sideł szatańskich wybaw nas Jezu. Od ducha nieczystości wybaw nas Jezu. Od śmierci wiecznej wybaw nas Jezu. Od zaniedbania natchnień Twoich wybaw nas Jezu. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego wybaw nas Jezu. Przez narodzenie Twoje wybaw nas Jezu. Przez dziecięctwo Twoje wybaw nas Jezu. Przez najświętsze życie Twoje wybaw nas Jezu. Przez trudy Twoje wybaw nas Jezu. Przez konanie w ogrójcu i mękę Twoją wybaw nas Jezu. Przez krzyż i opuszczenie Twoje wybaw nas Jezu. Przez omdlenie Twoje wybaw nas Jezu. Przez śmierć i pogrzeb Twój wybaw nas Jezu. Przez zmartwychwstanie Twoje wybaw nas Jezu. Przez wniebowstąpienie Twoje wybaw nas Jezu. Przez Twoje ustanowienie najświętszego sakramentu wybaw nas Jezu. Przez radości Twoje wybaw nas Jezu. Przez chwałę Twoją wybaw nas Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Uwielbiamy Cię, Jezu, Baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, Baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, Baranku nasz.
Tu jeszcze chciałbym wrócić do tego, co było do tej pory mówione, ale z tej perspektywy trochę. Otóż te różne obrazy Boga, które mamy, którymi Bóg się próbuje przybliżyć, które stosuje z Biblii, również oczywiście kusiciel zna, ojciec kłamstw, szatan. I on z tych obrazów, takich dobrych, pozytywnych, też próbuje zrobić jakieś karykatury Boga. Czyli że pamiętajmy, że wchodząc w te konkretne obrazy, jest ktoś, kto nam je też już próbuje zinterpretować po swojemu. Ojciec kłamstwo, oskarżyciel, próbuje z nich zrobić coś, co nimi nie jest. Coś, co nie jest w nich wyrażone. Bo każdy obraz ma wiele możliwości tłumaczenia, który aspekt chce Bóg objawić, a który chce podkreślić kusiciel. Czy ten obraz Ojca, o tym będzie jeszcze więcej oczywiście na kolejnej, ostatniej konferencji, z tego takiego kochającego Ojca może chceć zrobić kusiciel takiego, jakbyśmy wspominali, poczciwego ojczulka, takiego łatwego do wymanipulowania. Taki se poczciwy ojczulek, tak się mu mrugnie, tak się jakoś tam przypochlebi i wszystko się załatwi. Nie, to nie jest Bóg jako Ojciec kochający. Z kolei, jeśli jest obraz miłującego przyjaciela, Bóg jako przyjaciel, bliski, też Jezus objawiał to przyjacielskie oblicze, to kusiciel może z niego zrobić takiego kumpla, takiego do lekkodusznego traktowania. No, Pan Jezus taki mój kumpel. Pójdziemy razem na piwo. Przyjaciel to nie jest kumpel. Myślę, że w życiu codziennym też potrafimy rozróżnić tych ludzi, którzy są nam naprawdę przyjaciółmi, a tych, którzy są tylko kolegami czy kumplami. Z Pana Boga nie można sprowadzić do pozycji kumpla. Piękny obraz Boga jako oblubieńca, pełnego miłości do człowieka, można z niego zrobić egoistycznego uwodziciela. Zamiast oblubieńca, taki egoistyczny uwodziciel. Pan Bóg nas uwodzi tak egoistycznie dla swoich celów. Na co można zamienić dobrego pasterza? To nazwa na takiego elektrycznego pastucha. Żeby użyć tego obrazu. Dobry pasterz to jest ten, który szuka zagubionych owiec, który się troszczy, a elektryczny pastuch to tylko pilnuje, żeby nie wyszły poza te ramy, które im wyznaczył. Bóg nie jest elektrycznym pastuchem, który strzeże nas, żebyśmy nie wyleźli z tego ogrodzenia, w którym jesteśmy. To jest dobry pasterz, który się troszczy o wszystkie swoje owce. Ze sprawiedliwego sędziego to jest też obraz Boga. Robi się najczęściej oskarżyciela. Bóg jako oskarżyciel czy nielitościwy sędzia.
Natomiast myślę, że warto tutaj przypomnieć tą przypowieść Pana Jezusa, który przedstawia Boga jako sędziego. I Pan Jezus mówi tam o takim sędziu ludzkim, który choć ludzi się nie boi ani Boga, natrętna wdowa przychodzi do Niego i mówi, wezmę ją w obronę. Jezus komentuje to. Czyż Ojciec nie weźmie w obronę tych, którzy proszą Go o to dniem i nocą? Ojciec jest sędzią, ale adwokatem. Adwokatem, który bierze w obronę. Oskarżycielem, jak żeśmy już to powiedzieli, Jan nazywa szatana. Bóg nie jest oskarżycielem, Bóg nie jest prokuratorem, Bóg jest adwokatem. Jeśli się pojawia obraz Boga jako matki, macierzyński, też go spotykamy w Biblii, to można z tego zrobić taką karykaturę zaborczej matki. Bo mamy takie zaborcze matki. Z Jego wszechmocy, Bożej wszechmocy, można zrobić tyranię, despotyzm, albo zrobić z Niego właśnie takiego uniwersalnego naprawiacza, jak jest wszechmocny. Z Jego wszechwiedzy można chętnie zrobić taką predestynację ludzi do wiecznego potępienia. Jak wszystko wie, a się zgadza, że się ludzie potępiają, no to co to za Bóg? Z Jego sprawiedliwości można zrobić bezwzględność. Z Jego miłosierdzia zuchwałą ufność, jak to nazywa katechizm. A z tej miłości, która jest podstawą wszystkiego, jakąś zwykłą czułostkowość, która nie jest miłością. Z innych rzeczy możecie szukać dalej sami. Jak mogą być różne karykatury proponowane. Nawet z tych, które tutaj podałem, to są takie moje zobaczenie, jak to może być. Ale z każdej z nich można robić swoiste karykatury. Właśnie po to, żeby nas zniechęcić do Pana Boga, przedstawić Go w sposób taki ośmieszający. I jeszcze jedna rzecz przy tej okazji, myślę, że to, co już mówiłem, ale to, co jest potrzebne, to żeby iść od obrazu Boga do osoby Boga. I tutaj to określenie z dekalogu jest, myślę, do zaaplikowania również w tą sytuację. Bo słyszymy, nie będziesz tworzył rzeźby ani żadnej podobizny tego, co jest w górze na niebie. Nie będziesz tworzył rzeźby, żadnej podobizny nie będziesz robił. Wyjścia, 20 rozdział, 4 werset. Ten zakaz obowiązywał Izraelitom pod karą śmierci. Ale można to zrozumieć również w aspekcie duchowym, jako pewien taki zakaz, żeby nie tworzyć fałszywego wizerunku Boga w sobie. Fałszywych projekcji Boga, które się w nas tworzą. To nie chodzi o to, żeby w ogóle sobie nie wyobrażać, bo w końcu jest kontemplacja, w której mamy wpatrywać się w Boga. Ale chodzi o to, żeby to nie był taki właśnie fałszywy, zafałszowany obraz. Izraelici się zgodzili, że będą słuchać, wypełniać to wszystko, ale szybko się im odechciało i zrobili sobie cielca. I tak bywa w naszym życiu. Też sobie czasem robimy ten obraz, którym nam jest wygodnie, jakiegoś takiego cielca wewnętrznego, bo ten Pan Bóg taki nieogarnięty, nieograniczony, więc ciężko jakoś z Nim w relację wejść, a tu mamy takiego cielca, taki jest Pan Bóg, taki, taki, odtąd dotąd i wtedy łatwiej. Nie. Nie kreować Pana Boga, nie stwarzać sobie Pana Boga na swój obraz, podobieństwo, pozwolić, że On się nam sam przedstawi i wyjaśni. Że to nie On jest na nasz obraz i podobieństwo, tylko my jesteśmy na Jego obraz, podobieństwo stworzeni. I sądzę, że ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość tego, że my wszyscy tutaj obecni, jako wierzący, wyznajemy tą samą wiarę w tego samego Boga, ale każdy go doświadcza po swojemu. Mówiąc poprawniej, Pan Bóg do każdego z nas znajduje swoją drogę. Pan Bóg do każdego z nas przychodzi inną drogą. On się dopasowuje do naszych osobistych możliwości. On chce się nam objawiać, chce się z nami spotykać. Oczywiście to wszystko, cośmy do tej pory powiedzieli, jest też pokazaniem tej prawdy, że jest ktoś, kto nam w tym cały czas przeszkadza. Jest ten kusiciel, który cały czas w tej relacji chce nam zaszkodzić. Czyli przedstawia nam tego Pana Boga w złym świetle, żebyśmy nie chcieli tej relacji albo wchodzili w fałszywą relację. Ale z drugiej strony Bóg jest cały czas zaangażowany, by do każdego z nas przyjść. By każdemu z nas pokazać swoje prawdziwe oblicze.
jeśli przyglądamy się historiom życia świętych, różnią się między sobą charakterem, historią życia. I mimo tych różnic, to, co było wspólne dla nich, to, że się zafascynowali Bogiem, że chcieli z Nim obcować, że szukali dróg do Niego, że pozwalali, że On przychodził do każdego z nich na swój sposób, bo każdy jest odmienny. Jako ludzie jesteśmy istotą duchowo-cielesną, nie tylko duchową, i dlatego pojmujemy Pana Boga też poprzez naszą cielesność. Nie jest łatwo tylko w duchu Go pojmować. I Bóg to też rozumie, bo Bóg nas stworzył. I dlatego Bóg zechciał w wielkiej miłości stać się człowiekiem. Właśnie w Chrystusie stał się człowiekiem po to, żeby nam się bardziej objawić, bardziej przybliżyć. No ale jak czytamy Nowy Testament, czytamy Ewangelię, to widzimy, że wcale to nie było takie łatwe, żeby Go przyjąć takim. Był niezrozumiany nawet dla swoich najbliższych. Więc to, że nam czasem to też nie wychodzi, jest normalne. Natomiast ważne jest to, żebyśmy chcieli i pozwalali Bogu właśnie przychodzić do nas na swój sposób. Żebyśmy naprawdę jako Jego owce znali Jego głos. Żebyśmy Go nie mylili z innym. Żeby On mógł krok po kroku coraz bardziej nam się objawiać. Kiedy Pan Jezus zapytał apostołów, za kogo Go ludzie uważają, a potem za kogo Go uważają oni, apostołowie, to kiedy Piotr odpowiedział, to Pan Jezus tak to skomentował. Nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Czyli mówi mu Jezus, to nie przez swoje jakieś intelektualne rozważania, to nie przez takie czy inne wnioski logiczne do tego doszedłeś z poznania naturalnego. Czynnikiem decydującym była łaska Boga, która od Boga Ojca pochodziła. Ojciec ci to objawił. A wiemy, komu Ojciec chce objawiać. Tośmy już słyszeli w tych dniach w liturgii. Chce objawiać prostaczku, tajemnicy Królestwa. Więc jeśli w prostocie serca się otworzymy, tak jak Piotr, to może się nam Bóg objawić takim, jakim jest. Może nam objawić naszą drogę do Niego. Może nas znów bardziej do siebie przybliżyć. On jako Bóg miłość, która ma tyle różnych obliczy, któreśmy tutaj mówili, poprzez Jezusa objawionych nam. Nie ograniczać Boga jako miłości do jednego wymiaru miłości, do jednego sposobu wchodzenia w Nim relacje. Bóg do każdego z nas szuka dojścia. Dla jednego może to być bardziej oblicze ojcowskie, dla kogoś innego bardziej przyjacielskie, dla kogoś innego bardziej dobrego pasterza, jeszcze inne. To, co jest najważniejsze, żeby Bóg mógł przez ten obraz, który wyraża Jego życzliwość do mnie, Jego miłość, nawiązać ze mną więź. Bo jak ta więź się już zawiąże, to potem mogą się pojawić kolejne kroki, którym coraz bardziej odkrywam Jego tajemniczość i inność. Jezus, jak cudowny to Pan, w Nim przebaczenia i miłości jest zdrój.
Pieśń trzech młodzieńców. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa, chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i sławny na wieki. Wszystkie Pańskie dzieła błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Niebiosa, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Słońce i księżycu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Gwiazdy i nieba, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Deszcze i rosy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Ogniu i żarze, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Chłodzie i upale, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Rosy i szrony, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Mrozy i zimna, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Lody i śniegi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Dni i noce, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Światło i ciemności, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Góry i pagórki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Źródła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Morza i rzeki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Synowie ludzcy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Izraelu, błogosław Pana, chwal i wywyższaj Go na wieki. Kapłani pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Słudzy pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Hananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Bo wybawił nas z otchłani i z mocy śmierci ocalił nas. Wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia. Wychwalajcie Pana, bo łaskawy, bo na wieki Jego łaskawość. Wszyscy bogobojni, błogosławcie Pana, Boga bogów. Chwalcie i wysławiajcie, bo na wieki Jego łaskawość. Thank you.
miłość wieczną, którą nas umiłowałeś i z której wydałeś za nas swego Syna. Przed obliczem Pana pragnę w samą wdzięczność się przemienić. O Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystkie krople krwi przenajdroższej, za dar Twojego boskiego oblicza, za niepojęte Twe miłosierdzie na cały świat nieustannie płynące. Przed obliczem Pana pragnę w samą wdzięczność się przemienić. O Duchu Święty, dziękuję Ci za wszystkie natchnienia i że nas uświęcasz. Pragnę Twego błogosławieństwa, środkiem i końcem każdej dobrej sprawy. Przed obliczem Pana pragnę w samą wdzięczność się przemienić. Trójco Przenajświętsza, dziękuję Ci za wszystkie chwile szczęścia, za chwile krzyżem naznaczone. Co Ci się podoba, za wszystko chcę Ci być zawsze wdzięczna. Przed obliczem Pana